Tak. Kolejny kolek, kurwa! Witam serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj będzie to kolejny likwid tytoniowy. Od Pink Fury będzie to tytoniówka waniliowa. Prącie bardzo. Prącie? Prącie bardzo. Prącie. Słodko. Słodko? No, słodko. Kolejna recenzja, w której ja się nie udzielę. Ja już wiem, jak to smakuje. Co z was? Kurczę. Ty to nie jest na pierwszym planie, ale... Jest słodko. Dobra. Jest słodko, ale kurde tak... W tle. Na wanilii trochę daleko. Hmm? Według mnie. Ale wiesz co, ja tak patrzę... Ale znowu karmel. Znowu karmel. Ale ja to karmel nie czuję, ale wiesz co ci powiem? Bo to, to już jest któryś, to już jest czwarty z kolei, jak powiemy. To, że się nazywa na przykład mint menta albo coś innego, nie znaczy, że to jest taki typowy miętowy, tak? Bo tam, gdy właśnie ten, jak się nazywa ten kolowy? To numer wędliowa. Nie, dobra, wędliowa, ale wiesz. Czyli inseleniwa. Dobra, ty miej sobie smaczek, bo to nie ma co gadać, zapach to zapach. Nie, jest tak, że moim zdaniem właśnie te smaki nie są takie, że to jest dosłownie, one są takie jak mieszanki fajne. Give me that shit. Na przykład ten, ten kolowy, nie? Właśnie nie taka cola, tylko takie zezole. Takie fajne zezole. To ogólnie mocujący, nie? To jest to samo, to nie jest taka typowa wanilia, jest słodkawa. Trochę tytoniu faktycznie czuć. Ja w zapachu nie czułem tytoniu, w smaku jest trochę tytoniu. Co? To tytoń naprawdę jest ten, taki tytoń... dominujący. Ja bym nawet powiedział, że to jest tak śmietankowo wanilijowe trochę. No trochę, bo tytoń faktycznie mocno. Dla mnie to bardziej w stylu tytoń karmel. Tak, ja jest słodycz. Tak szczerze, bo ja mówię, ja tytoniowo mogę zapalić raz na pół roku, wywalę pół butelki i ona potem albo wyrzuca, albo gdzieś zniknie w metrach szuflady. A taki mógł raz taki się zapalić, bo właśnie nie lubię takich czystych tytoniowych, lubię taki umieć. Coś z czymś, tak? Jak ta wanilia, to mi bardzo przypomina aromat wanilii, która jest w whisky. Nie piłem whisky waniliowego, więc... Taka ostrzejsza nuta trochę. Są whisky z waniliowym posmakiem, to jest coś podobnego. I to jest coś w tym stylu. Taka... No to, bo to nie jest tak, że whisky jest z wanilią, tylko niektóre whisky mają takie nuty właśnie ala waniliowe. I to jest coś podobnego. No, dokładnie. Ale patrzcie, że wy krążycie wokół smaku waniliowy, jakiś tam słodki, karmelowy, toffee i tak dalej. To się wszystko wiąże naprawdę, no bo karmel, no wanilia, tak, jest takie słodkie smaki. Takie słodkie, kremowe jakby, no bo... Słodkie, wanilia, mówię, no mi słodkie troszkę... Słodkie, inne smaki. Mi to troszkę taki właśnie śmietankowo-wanilowy, tylko że tamten tytoń jest. Ja tamten kurwa tytoń czuję. No tak, to jest tytoniówka, jest z domieszku wanilii, o tako. Tak, to jest, ja właśnie takie tytoniowy lubię, taki tytoń z czymś, żeby to nie był czysty tytoń, mówię. W większości przypadków mnie tytoń kończy się tym, że czuję się kiepa na pewno. Patrz jak YouTube kurde robi, brzuszek, brzuszek, brzuszek. Ten też zasłani rękami, tego by nie... Nie, nie no panie, Macieja? A wiecie po co? O, stoi! No i zjebał. Już posmetane. No nie, jeszcze za mało. Za mały. A za mało, a trochę go kurczę ostatnio. No, u mnie też. Nie. Kurczę, kurczę. Ten to wciągnę, nie będę ci wystawił tego. Jak wciągam? No dobra. U mnie nie postawił, u siebie nie postawił, tak mu kurwa postawił. Dobra, moi no, drodzy. Bierz go między cycę. Kończymy maraton na razie tych nowych smaków Pink Fury. Z chłopakami tutaj, mam nadzieję, że jeszcze coś się pojawi. Mam materiału trochę, więc będzie naprawdę co oglądać. Będzie się działo, będzie się działo. Fajnie was zobaczyć, ale nie zobaczyć. Pozdrawiam. W sumie to jest ostatnia recenzja z Pinków, jaką wspólnie kręcimy. Mam nadzieję, że jeszcze tu z chłopakami coś zrobimy. Dobra, trzymać, dobra, no, serdecznie. Troszkę butelkę, nie? Co mamy zrobić? Pamiętam butelkę, co? Butelkę zrobimy, butelkę. No. Więc przekazuję głos do pana Żmii i kończymy. No, jak widziałem. Tak więc subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie nasze filmiki i nasz fanpage na Facebooku. Nie, nie, czekajcie, 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 czekajcie. Było komentujcie, lajkujcie. Podaj mi jedonga mojego. Wiesz jak było? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i piszcie komentarze. I piszcie komentarze. Żmija, podaj mi mojego e-fajka. Podaj, podaj. Zabrakło jednego elementu, który powinien być. Panowie, cheers. O, dokładnie. Cheers. Wasze zdrowie w gardło nasze.
Nie, to śmią zdrowie wasze w gardło nasze, ale rozumiecie co chodzi. Ty tam sucho nie masz? Henik. Stasiu. Dobra, koniec. No to trzymajcie się. Cześć. Do kolejnego razu. Na razie.